Hej, tu Stasia, witajcie na kanale Red My Lips Art w serii Kosmetyczka Miesiąca, czyli serii, w której wybieram kosmetyki, których używam w danym miesiącu. Jest to fajna seria, w której mogę poużywać swoich ulubieńców, potestować jakieś nowości i recenzować dla Was po dłuższym czasie użytkowania różne produkty. I zaczynamy od części pierwszej, czyli pielęgnacji. Mamy w niej 7 aktualnie używanych produktów i 4 denka. Pierwsze denko to bardzo świeża sprawa, ponieważ zdenkowałam ten kosmetyk wczoraj i jest to serum z trehalozą z Basic Lab, takie bardzo, bardzo kultowe, bestsellerowe serum i faktycznie bardzo dobrze nawilżające, ale też łagodzące skórę. Bałam się, że jeżeli odejdę sobie od tej mojej ulubionej ceramidowej serii, to przy używaniu retinolu nie będę miała właśnie tego ukojenia, złagodzenia skóry, ale właśnie to serum dawało mi to ukojenie i złagodzenie, które dawała mi seria z ceramidami, więc też bardzo fajnie sobie radziłam. Mój mąż bardzo również lubił ten produkt, więc jestem z niego bardzo zadowolona i myślę, że w przyszłości chętnie jeszcze sobie poużywam. Zużyłam również razem z mężem krem nawilżający z Yumi. To jest ta wersja malinowa? Malinowo-granatowa z kwasem hialuronowym. Pięknie pachnie jakąś hubobubą albo czymś takim, jakąś frutellą. Bardzo przyjemny, nawilżający krem. Wydaje mi się, że bardziej sprawdzi się dla cer normalnych, suchych, ewentualnie dla mieszanych tłustych, ale takich, które delikatnie lubią takie otulenie, bo on nie wchłania się do zera, nie zostawia tłustej warstwy, ale jednak nie wchłania się do zera. Coś tam delikatnie na tej skórze zostaje. Następnie zużyłam, jak widzicie, wyciśnięty na maksa SPF. Jest to marka Beauty of Joseon. SPF chemiczny, czyli taki, który nie pozostawia żadnego filmu, jakiejś białej warstwy, wchłania się bardzo ładnie, nawilża, dostawia taką leciutko świetlistą, nawilżoną skórę. Bardzo przyjemny SPF. I na koniec zużyłam maskę Authority od dr Ireny Eris. To jest taka maska złota, która jest w opakowaniu złota. Tutaj, jak widzicie, już jest całkowicie pusta i ona na twarzy, jak zastyga, to właśnie robi się taka złota, więc wygląda bardzo efekciarsko. To, co czułam po tej masce, to taki efekt takiego napięcia skóry, takiego jakby wypolerowania. Bardzo przyjemna maska. Czy jest warta swojej ceny? Jakby ciężko mi to oceniać, bo dla każdego jakby ta wartość się przejawia w czymś innym. Dla mnie na pewno efekt jest widoczny po tej masce, ale czy aż taki spektakularny, żeby warto było ją kupować, to już pozostawiam Wam. Dla mnie była to bardzo fajna maska. I tyle z denek. Przechodzimy w takim razie do mojej aktualnej pielęgnacji. Tutaj nie zmieniło się nic w kwestii demakijażu. Używam sobie Cleanology od Ireny Eris. To jest taki oleo żel do zmywania makijażu. Bardzo fajnie rozpuszcza cały makijaż. Emulguje się całkowicie do zera, więc jest bardzo, bardzo przyjemny. Do mycia twarzy emulsja myjąca z Basic Lab. Również w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wciąż uwielbiam ten kosmetyk. Jak zużyłam to serum z trehalozą, to otworzyłam sobie nowość od Basic Lab, jakim jest serum ujędrniające z peptydami miedziowymi, kompleksem peptydów biomimetycznych i kompleksem czynników wzrostu. I to jest takie ujędrniające serum. Użyłam go na razie 2 razy, więc nie mam zbyt wiele na jego temat do powiedzenia. Ma taką ładną niebieską barwę delikatnie i taką wodnisto-żelową konsystencję. Bardzo przyjemny, wchłania się niemalże do zera, nie zostawia takiej lepkiej warstwy, ale oczywiście zrecenzuję Wam, jak poużywam więcej, jak zużyję. No i oczywiście takie serum, które tutaj ma troszeczkę mocniej zastymulować moją skórę, czyli serum emulsyjne z retinolem. Tutaj jest 0,5% czystego retinolu. Muszę się trochę pospieszyć z używaniem tego produktu, może zwiększyć częstotliwość, bo z początku faktycznie troszeczkę mi się skóra łuszczyła, więc nie chciałam zbyt często go używać. Teraz muszę zwiększyć intensywność, żeby zużyć ten produkt przed przyjściem intensywnego słońca i wiosny. Jako krem służy mi prebiotyczny krem wyciszający z Basic Lab, taki typowy dla skór mieszanych, tłustych. Bardzo przyjemny krem, fajnie się wchłania. No i na koniec SPF. Ja używam tego z holika aloesowego. A i bym zapomniała, jeszcze krem pod oczy Circology od dr Ireny Eris. Ten krem spoko, jest ok.
Część pierwsza za nami, więc teraz przechodzimy do podsumowania kosmetyczki marca. Zapraszam na szybkie recenzje. Marcowe produkty przerzuciłam sobie do takiego pudełka i mam tych produktów 20, więc zaczynamy na wierzchu. Mam tutaj tą paletę z Glam Shopu i to jest paleta z różnymi błyskami. Tutaj są i welurki, i marmurkowe cienie, i multichromowe, i turbopigmenty. To są różne kolekcje. Jeżeli chcecie zobaczyć te różne kolory, na przykład na swatchach, to u mnie są na kanale odcinki ze wszystkimi, i z welurkami, i z multichromami, i z kryształami, ze wszystkim, więc tam sobie zobaczcie. No, ta paleta jest przepiękna. Troszeczkę mi brakowało czasami jakichś jednak matowych kolorów, żeby zrobić więcej makijaży, no ale jak mi potrzebowałam, to sobie korzystałam z jakichś innych kolorów. Nie używałam jej bardzo dużo, ponieważ nagrywałam w marcu i odcinek z paletą Zimna Mokka, i odcinek z paletą Italian Spritz. Chciałam też parę razy chociaż poużywać palety z Project Pan, więc nie miałam zbyt dużo możliwości jej poużywać, ale zawsze jak po nią sięgałam, to po prostu moje serduszko się radowało. Po prostu nie wiedziałam, w który dzień zamoczyć palucha, bo one są wszystkie takie śliczne. Uwielbiam je. No, te multichromy są wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe. Warto mieć chociaż jeden, moim zdaniem. Następnie podkłady, które mnie urzekły. Są to podkłady Match Me od Han. Mam tutaj dwa, ponieważ mieszałam sobie odcienie i myślę, że kupię sobie ten, który będzie dla mnie odpowiedni, bo tu mam jedynkę i piątkę i je sobie te mieszałam. I wydaje mi się, że dwójka byłaby dla mnie idealna. I myślę, że kupię, bo bardzo dobrze mi się sprawdzają te podkłady. I też używałam ich parę razy na szkoleniach indywidualnych, które prowadzę tutaj. Jeżeli jesteście zainteresowani tutaj przyjechaniem do mnie, to możecie napisać do mnie maila i podam Wam wszystkie szczegóły. I też na niejednej cerze już ich używałam i okazują się być naprawdę bardzo dobrymi podkładami, które pięknie się wklejają w skórę. Bardzo naturalnie wyglądają, zostawiają taki ładny, naturalny mat i do tego ładnie się utrzymują w ciągu dnia, także rewelacja, za 35 zł, coś pięknego. Paletka do konturowania, ta nowa z Hean, również bardzo fajnie mi się sprawdziła. Uważam, że jest świetnie wyważona, jeżeli chodzi o odcienie, i jest to faktycznie paletka do konturowania, ponieważ te odcienie są raczej po stronie chłodnej, więc spodobają się na pewno osobom, które nie lubią zbyt ciepłego konturowania. Zresztą wiecie, do ocieplania jest bronzer, a nie kontur. Tutaj też bardzo fajnie po prostu mi się nimi pracowało. One się ładnie rozcierają, bez robienia plam. Pigmentacja jest taka fajna, wyważona, ładnie się utrzymują, więc jakby czegoż chcieć więcej? Bardzo fajna paletka. Sypkie rozświetlacze z Hean Cloud i Lumi. No, są to bardzo intensywne rozświetlacze. Można oczywiście nałożyć ich niedużo, wtedy mamy delikatniejszy efekt, ale to są raczej takie produkty drobinkowe, więc one jednak prezentują się ładniej, kiedy nałożymy taką chociaż delikatną taflę. No, są bardzo, bardzo intensywne. Jeżeli lubicie intensywny blask, na pewno będą warte zainteresowania. Mnie aż tak bardzo nie jara taki bardzo intensywny blask. Niemniej, jeżeli potrzebowałam, to te sprawdzały się bardzo dobrze, fajnie też sprawdzają się na dekolt. No i wiadomo, do zdjęć, jakichś takich rzeczy, no to super sprawa. I mój kolejny hit, jakim jest puder Matte and Blur od dr Irene Eris. Słuchajcie, dawno nie używałam tak dobrze utrwalającego pudru i jestem absolutnie zachwycona. Bo utrwalające pudry i matujące kojarzyły mi się raczej z takimi formułami, jak na przykład Kryolan Anti-Shine, który robił robotę fantastycznie, ale na skórze wyglądał jednak trochę tak ciężko, trochę tak mącznie i sucho. Tutaj, jak zobaczycie w opakowaniu, on jest bardzo sypki, co świadczy o tym, że jest drobno zmielony i na skórze wygląda naprawdę bardzo naturalnie, mimo swoich właściwości utrwalających. Ja go używałam i gąbeczką, i puszkiem, i pędzlem, i w każdej formie sprawdzał się fantastycznie i utrwalał na tyle dobrze, że tak jak w przypadku innych pudrów, gdy utrwalimy podkład pudrem, to śmiało w zasadzie możemy użyć nawet jakiegoś kremowego kosmetyku, chociaż tak się nie powinno, ale na niejednym pudrze dało się spokojnie nałożyć kremowy bronzer czy róż. Tak w przypadku tego pudru, jak już zasetujemy podkład, nic nam się ładnie nie rozetrze z takich kremowych formuł, więc czuć, że to utrwalanie jest naprawdę dobre, że ja dotykam twarzy i nic mi się nie kleje, nic mi nie transferuje się na dłoni, więc fantastycznie utrwala, nawet gdy nosimy, wiecie, jakieś szaliki czy kaptury czy coś takiego, to czuć wyraźnie utrwalenie makijażu. Warto jedynie uważać na niego w przypadku nakładania dużej ilości na przykład korektora w jednym miejscu, bo jak będzie gruba warstwa kosmetyku pod spodem, to przy zapiekaniu on może ciemnieć. Więc uważamy z ilością i pudru,
i kosmetyku pod spodem. Następnie bronzer, również od dr Ireny Eris, mój ulubiony, nic się w tej kwestii nie zmieniło, wciąż go kocham i... jest super. Używałam sobie również pomady Freedom do brwi, ale używałam jej jako pomada do piegów. Jest to moja ulubiona pomada do piegów, która ma idealny odcień, idealną formułę. Ja ją mocno rozrzedzam to przy płynem Duraline, żeby piegi były takie półtransparentne, więc w tej kwestii sprawdza mi się super. Pomad na brwi raczej nie używam. Używałam dwóch tuszy do rzęs. Pierwszym z nich była Telescopic Lift od L'Oreal i no tutaj uczucia są mieszane, tak jak wspominałam w którymś z testów. I faktycznie po miesiącu używania potwierdzam, że daje bardzo ładny efekt na rzęsach, fajnie je podkręca i wydłuża, ale potrafi się odbijać. I to nie za każdym razem. Czasami zdarza się, że on się nie odbija, ale zazwyczaj się odbija. Robię tutaj taką delikatną pod oczami taką pandę i czasami odbija mi się tutaj. Jest dosyć drogi, więc jeżeli chcielibyście go przetestować, to radziłabym poczekać może na jakąś promkę czy coś takiego, no bo jak się okaże, że się odbija, to będzie po prostu szkoda pieniędzy. I kolejna maskara Billionaire od Hean i tej właśnie używałam, kiedy musiałam wyjść i mieć pewność, że nic mi się nie odbije, nie pokruszy i tak dalej. Bardzo fajna trwałość właśnie pod kątem odbijania się, kruszenia, sypania i tak dalej. Fajnie pogrubia rzęsy, brakuje mi w niej troszeczkę takiego wydłużenia i tutaj nie chodzi o to, żeby, wiecie, maskara robiła wszystko naraz, ale przy tej maskarze mam wrażenie, że moje rzęsy wyglądają na krótsze niż w rzeczywistości, więc troszeczkę brakuje mi, czasem po prostu muszę się dłużej pobawić gdzieś tam przy tych końcówkach, żeby je wszystkie złapać. Niemniej maskara jest całkiem fajna i tam gdzieś tam przy tych dwóch, trzech warstwach daje efekt, jaki lubię. Jest całkiem ok. To nie jest moja ulubiona maskara wszechczasów, ale jest fajna. I wrzucam sobie oba gagatki do kosmetyczki kwietnia. Testowałam również cień bazę z Glam Shopu w odcieniu truskawa. Opowiadałam Wam o tym, że kupiłam ją z myślą o używaniu jako róż, ale jest zdecydowanie zbyt intensywna jako róż. Może gdyby to było takie świeżutka, taka świeżutka partia, która jest jeszcze taka mocno płynna, może byłoby łatwiej. Ale tak jak opowiadałam Wam, ona mi przyszła z drogerii DM z datą ważności do sierpnia, więc ona jest taka już dosyć gęsta, więc musiałam ją bardzo mocno rozrzedzać z jakimś podkładem, żeby móc użyć jej na policzki, więc no przez to też nie używałam zbyt często, bo było trochę zabawy z nią. Na pewno będę używała gdzieś tam sporadycznie, ale ten odcień jednak jest za intensywny na policzki, więc pewnie nie będę używała aż tak chętnie jak odcienia Nude Rouge, który właśnie fajnie mi się sprawdza na policzki, no ale jako cieniobaza czy kreska jest jak najbardziej spoko. Używałam w tym miesiącu również paletki Zimna Mokka dla równowagi z tymi kolorowymi moimi błyszczącymi paletami. No jest to bardzo fajna paletka. Nagrałam nią odcinek, gdzie zrobiłam nią 6 takich prostych dziennych makijaży, więc możecie sobie obejrzeć. Fajnie sprawdzały mi się tematowe cienie. Ten po wiedeńsku robi wrażenie, bo on jest taki lekko fioletowy, ale też miło zaskoczył mnie ten kolor ze śmietanką, który tutaj się w kamerze wydaje biały. On jest takim lekko perłowym odcieniem. On nie jest mocno błyszczący, ale to nie jest też cień matowy. To jest taki bardzo leciutko satynowy, minimalnie mieniący się na róż odcień i właśnie fajnie sprawdzał się do rozjaśniania kącików, ale nie takiego rozjaśniania, żeby się tam właśnie mocno błyszczało coś w tych kącikach, tylko właśnie, żeby było takie rozbielenie w tym miejscu i taki delikatniutki perłowy blask. Bardzo ładny odcień. I moje kursantki też bardzo, bardzo lubią tą paletę. Dla chłodnych typów rewelacja. No i zostały mi jeszcze te pomadki NYX Smooth Whip, których używałam sobie z ogromną przyjemnością w tym miesiącu. I chociaż nie są to formuły długotrwałe, zastygające, jakieś tam nie wiadomo jakie, to bardzo przyjemnie mi się ich używało, bo są takie intuicyjne, tak na szybko do posmarowania ust, nawet bez jakiejś konturówki, bardzo fajnie się sprawdzają. Najczęściej sięgałam po te brązy, czyli Memory Foam 24 i 17 Thread Count, taki kolor, który robi efekt nawet kiedy mamy tylko wytuszowane rzęsy. I bardzo często używałam również tych różowych i tutaj mamy 10 Pillow Fight,
i 20 pompom. Te i uroczo wyglądały na ustach na przykład w formie jakiegoś ombre z brązową konturówką, ale też bardzo fajnie sprawdzały mi się jako róż. Ja używałam ich najczęściej mieszając z odrobineczką korektora albo podkładu i nakładałam w formie kremowego różu i fantastycznie się sprawdzały, więc dla mnie przyjemne formuły, ale mówię, kto co lubi, kto czego potrzebuje, bo jak potrzebujecie super trwałości przez 12 godzin i jakiegoś tam nie wiadomo jakiego nawilżenia i tak dalej, no to nie, to jest inna formuła, to jest formuła matowa, ale nie zastygająca. Dla mnie przyjemne tak na co dzień, na szybko, żeby pomalować usta. I przechodzimy do kosmetyczki kwietnia, czyli produktów, których będę używała przez cały ten miesiąc. I wczoraj przyszła mi paczka PR-owa od Glam Shopu z nową kolekcją, więc tutaj również się pojawi troszkę nowości, ale wybrałam sobie również kilka kosmetyków, które lubię, których dawno nie używałam i od tego sobie zaczniemy, czyli od produktów do twarzy. I pierwszym z nich jest taki kultowy kosmetyk, jakim jest Face and Body Foundation z MAC-a. I jest to produkt, który można używać i do twarzy, i na ciało, bardziej pod kątem makijażu profesjonalnego i jest to bardzo lekko kryjący i mocno nawilżający podkład, dający takie mocno nawilżające wykończenie. Kiedyś robiłam na kanale porównanie tego produktu z upiększaczem z Glam Shopu, więc możecie sobie zerknąć. I wybrałam go, ponieważ idzie wiosna, więc chciałabym, aby ta cera była taka lżejsza troszeczkę, ale też pod kątem stestowania go, ponieważ rozważam wybranie go sobie jako mój produkt do Project Pan, więc to będzie dobry miesiąc, żeby sprawdzić, czy faktycznie chciałabym ten produkt używać w Project Pan. Dzisiaj nałożyłam go na twarz puszkiem z Glam Shopu, który właśnie przyszedł mi w tej paczce PR-owej i bardzo przyjemnie się puszkiem nakładało, chociaż nigdy go wcześniej puszkiem nie nakładałam. Wydaje mi się, że puszek sprawił, że troszeczkę zwiększyło się jego krycie. No, ale ja bardzo lubię ten podkład, mimo że jest leciutko kryjący, nawilżający, to jest bardzo, bardzo fajnym kosmetykiem. No i taka alternatywa troszeczkę mocniej kryjąca, kiedy będę potrzebowała wyraźniej zakryć sobie jakieś niedoskonałości na skórze i jest to krem BB ze Skin 79 Super Plus Blemish Balm. I on jest z SPF 50. I krem BB to jest zawsze fajne rozwiązanie na co dzień, kiedy gdzieś tam po prostu jedziemy na jakieś zakupy i tak dalej, więc jako taka alternatywa nieco bardziej kryjąca w tym miesiącu ten produkt, ponieważ też nie miałam okazji jakoś tak bardzo, bardzo intensywnie go poużywać i potestować, więc to też będzie dobry moment. W paczce z Glam Shopu otrzymałam również takie serum do twarzy i okolic oczu, takie nawilżające, to może być serum po prostu pielęgnacyjne albo nawilżające pod makijaż. Nie używałam go dzisiaj, bo przy tym MAC-u już nie potrzeba aż takiego nawilżenia, ale jestem bardzo ciekawa tego produktu. Wydaje się mieć taką przyjemną, taką lekko mleczną, śmietankową konsystencję, więc zobaczymy. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Już idziemy tak po kolei z twarzą. To wzięłam sobie w tym miesiącu do dłuższego potestowania puder Bingo od Glam Shopu. Pomyślałam, że skoro tutaj mam takie formuły nawilżające, taką bardzo lekką i świetlistą, a tutaj no krem BB, więc też nawilżający, to przyda mi się coś do takiego nieco mocniejszego utrwalenia i pomyślałam właśnie o pudrze, który jest utrwalająco, matująco, wygładzający Bingo. Używałam go, robiłam nawet test, porównanie tych pudrów i on się faktycznie fajnie sprawdza jako taki mocniej utrwalający puder, ale też z dosyć nowoczesną formułą, więc nie jest taki ciastkowaty na skórze. I stwierdziłam, że będzie fajnym balansem w tym moim makijażu, kiedy będę miała taką nawilżającą bazę, więc w tym miesiącu potestuję sobie Bingo, sprawdzimy go na różnych produktach, różnych podkładach, zobaczymy jak się sprawdzi w różnych warunkach. Do konturowania twarzy użyję sobie nowości od Glam Shopu, jaką jest paletka Trio do twarzy Rococo. I tutaj mamy bronzer, róż i rozświetlacz, których użyłam sobie dzisiaj na twarzy. Zaczęłam sobie od kremowego kremowego różu i jest to prześliczny róż o bardzo przyjemnej formule, prezentuje się na skórze bardzo, bardzo ładnie. On ma taką delikatnie mieniącą się formułę, więc daje taki rozświetlający efekt na policzku, prześliczny. I później nałożyłam sobie bronzer, troszeczkę się obawiałam go nałożyć, ponieważ najpierw nałożyłam róż, nie przypudrowywałam tego różu, ale i tak całkiem ładnie mi się roztarł. Wbrew pozorom nie jest aż taki ciemny, on nie jest taki full napigmentowany, więc pracuje się nim
dosyć przyjemnie, tak przynajmniej wydaje się po pierwszym wrażeniu. Jedynie co nie do końca mnie zadowoliło, to rozświetlacz, który po prostu przyciemnia. Tutaj możecie zobaczyć na przybitkach, że nałożony tak standardowo, tak jak lubię ostatnio płaskim pędzelkiem, zrobił mi taką ciemną plamę, którą widać właśnie kiedy światło nie pada na rozświetlacz. Więc musiałam go sobie później troszeczkę jeszcze rozjaśnić, ale czym to rozjaśniłam, to przejdziemy za chwilkę. Lubię też w kosmetyczce miesiąca mieć jakiś suchy róż, bo te kremowe fajnie się sprawdzają, ale czasami na szybko potrzeba jednak czegoś suchego i wybrałam sobie, skoro mam taką kolorową kolekcję do makijażu, to taki cukierkowy róż, jakim jest róż Blossom Flush w odcieniu 01 Rose Ballet od dr Ireny Eris. To jest taki róż, który dostosowuje się do naszej karnacji kolorystycznie, więc i ciepłe, i chłodne tonacje kolorystyczne mogą go używać i w tym miesiącu wjeżdża ten. Myślę, wydaje, że będzie fajnie tutaj pasował do tej całej kompozycji, którą stworzyłam w tej kosmetyczce. Do makijażu brwi pewnie będę używała najwięcej produktów z Project Pen, ale chciałabym troszkę poużywać sobie dłużej tych kredek. Są to kredki z Claresy. One nazywają się Bromance i są bardzo, bardzo cieniutkie. Tutaj mają z jednej strony szczoteczkę, a z drugiej strony taką cieniuteńką kredkę, którą fajnie, precyzyjnie wyrysowuje się brwi. Używałam jej kilka razy i też właśnie kilka razy na kursach indywidualnych. Bardzo fajne kredki, chciałabym troszeczkę ich dłużej poużywać, żeby też dokładnie sprawdzić ich właściwości, trwałość i tak dalej. Przechodzimy sobie do makijażu oczu. Zacznę od eyelinera. Bardzo lubię ten eyeliner, ponieważ z jednej strony ma taki stempelek w kształcie gwiazdki, a z drugiej strony zwykły pisak eyeliner. Jest to eyeliner z Lamel Stamp Liner i właśnie ja go nabyłam z myślą o tym stempelku gwiazdce, ale też właśnie można używać go standardowo jako eyelinera. Pomyślałam, że może mi się w tym miesiącu zamarzyć zrobić jakieś stempelki, więc w tym miesiącu wlatuję ten eyeliner. Następnie mam eyelinery nowe z Glam Shopu, właśnie z kolekcji tych nowych i to jest taki śliczny niebieski w odcieniu Bylina, który mam dzisiaj na dolnej powiece, tutaj i tutaj u góry. I jest on absolutnie prześliczny. Ja w ogóle bardzo lubię te eyelinery z Glam Shopu. One mają fantastyczną formułę, dobrze napigmentowaną, bardzo kremową, więc fajnie suną po oku. Oczywiście po jakimś tam dłuższym czasie one delikatnie podsychają, stają się bardziej gęste, będzie trzeba na pewno je delikatnie może rozrzedzać, ale na chwilę obecną są bardzo fajne. No i drugi odcień to jest Viva M, Viva Magenta. I to jest taki mieniący się delikatnie drobinkowy odcień, no takiej właśnie magenty, coś między, taki wisienkowy, o taka wisienka, błyszcząca wisienka. Następnie mój ukochany produkt, ale w innym odcieniu. Pamiętacie, jak ja bardzo zachwalałam ten żelek z Glam Shopu, czyli rozświetlacz w żelu do oczu i do twarzy w odcieniu Era? To teraz pojawił się w odcieniu Antonina. Jest również prześliczny, bardzo jaśniutki, delikatny, który nie ma ciemnej bazy kolorystycznej, więc fajnie nadaje się jako rozświetlacz również, bo tamta Era, ja bardziej używałam jej do oczu, bo ona na policzku delikatnie miała ciemną bazę, więc używałam jej na policzek, jeżeli robiłam blush drapping, ale jeżeli nie, to raczej nie używałam na policzek, a ten produkt jest na tyle jaśniutki, że użyłam dzisiaj właśnie i do rozjaśnienia mojej okolicy policzka po zbyt ciemnym rozświetlaczu, no i nałożyłam też w kąciki i na powiekę ruchomą, żeby tak mi się pięknie mieniło, no i prezentuje się prześlicznie. On tutaj w opakowaniu wydaje się być takim żuczkiem zielono-różowym, zielono-fioletowym, zielono-żółto-różowo-fioletowym. Na powiekach, jak patrzę na wprost, widzę najbardziej właśnie ten róż, delikatny róż ze złotem, taki troszkę cieplejszy róż mi tutaj wypada i odrobinkę tej zieleni również widać. No, zapowiada się prześlicznie, na policzkach też fajnie się prezentuje, no ale jest to taki wielowymiarowy odcień, więc nie dla każdego, bo nie jest to zwykły szampański kolor, czy jakiś tam srebrzysty, czy złotawy, tylko tu są jakieś takie różnokolorowe drobinki, więc on z jednej strony będzie lekko zielonkawy, z innej różowy, więc na pewno nie dla każdego na policzki. Ja bardzo lubię te formuły żelkowe, więc bardzo się cieszę, że powstał nowy odcień. Kolejnymi nowościami będą iskry z Glam Shopu, czyli nowe cienie iskrzące, które są takim połączeniem
wiecie, turbo pigmentu i bardzo drobnego brokatu. Jeszcze ich nie dotykałam, jeszcze ich nie ruszałam, bo aż po prostu aż mi tak żal, jak oglądałam gdzieś tam zdjęcia, to wyglądały naprawdę prześlicznie, w szczególności w sztucznym świetle. Te cienie zostały zapakowane nie pojedynczo, tak żeby można było je włożyć w paletkę, tylko właśnie w ten sposób, bo ponoć są bardzo, bardzo delikatne, więc ja prawdopodobnie nie będę pozbywać się tych pianek stąd, może je po prostu posklejam wszystkie, żeby tak mi zostały, żeby po prostu tych cieni nie uszkodzić, bo byłoby bardzo szkoda. Więc to. No i mamy dwie paletki cieni. Jedną będę testowała dalej, moją ukochaną Italian Spritz, którą już widzieliście na kanale w odcinku Jedna paleta, pięć makijaży i znów mnie uderzył ten śliczny zapach. Uwielbiam tą paletkę, jestem w niej zakochana, wciąż jestem nią zauroczona, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie makijaże można nią stworzyć, to odsyłam do tamtego odcinka, ale jeszcze chciałabym jej poużywać, bo jeszcze się nią nie najadłam, po prostu, więc zostaje ze mną w kwietniu. No i mamy również nowość, jaką jest paletka słodko-kwaśna z Glam Shopu, właśnie z tej nowej linii kolekcji Rococo. No i ta paletka również do mnie przemawia. Również do mnie przemawia, ponieważ mamy tutaj i troszkę bezpiecznych odcieni, jakichś takich brązów, delikatnych, jasnych odcieni, jakichś różyków, więc śmiało zrobimy tą paletą coś neutralnego, delikatnego, użytkowego, normalnego, w cudzysłowie, bo wiecie, użytkowość i normalność dla każdego będzie czymś innym. Ale mamy też troszeczkę kolorów, moje ukochane niebieskości, zielenie. Kocham to połączenie, jak już widzę tą trójeczkę ze sobą, to jest coś pięknego. Więc mamy niebieski, zielony, który jest po prostu super, super intensywny. Mamy też troszkę fioletów i taki intensywny róż. Wszystko się bardzo fajnie komponuje. Ja już widzę pomysły na połączenia kolorystyczne przeróżne, bo wiecie, fiolet z różem, niebieski z różem, niebieski z fioletem, niebieski z zielenią, zieleń z różem. No po prostu jest wpyte możliwości tutaj po prostu. Być może nagram tą paletą odcinek, bo jest bardzo, bardzo inspirująca i bardzo intrygująca i no jest śliczna po prostu. Jest me gusta. No i prawie zapomniałam o Waszym wyborze na ten miesiąc, czyli paletkę, którą przegłosowaliście w odcinku Cały Tydzień Makijaży i jest to paletka Very Peri, także w tym miesiącu również pojawi się ta paletka w mojej kosmetyczce, no i pojawi się odcinek z 6 makijażami tą paletką. Będę używała sobie w tym miesiącu również tych puszków z Glam Shopu, które bardzo, bardzo lubię. To jest już mój trzeci puszek. Dzisiaj poużywałam sobie tego, jak widzicie, złachałam go ostro, bo nałożyłam i podkład, róż i puder, więc wszystko, co się dało, nałożyłam tym maluszkiem i jest bardzo, bardzo przyjemny. I zostały mi produkty do ust. Zacznę sobie od nowości właśnie z Glam Shopu. Pierwszym z nich będzie konturówka o nazwie Ombre. I ona ma być właśnie taką konturówką do tworzenia efektu bardzo modnego teraz ombre, takiego neutralnego, czyli taka jasno-brązowa konturówka i troszeczkę jaśniejszy, na przykład beżowy czy różowy środek. Bardzo modny obecnie makijaż ust. Ja użyłam dzisiaj tej konturówki i zdecydowanie jest to bardzo ładny odcień. Bardzo mi się spodobał. Ja lubię takie jasno-brązowe konturówki. Me gusta. Następnie dwie takie szminki w formie takich kredek, sztyftów, czegoś takiego. Tutaj jest odcień ombre nude i ombre róż. To są takie szminki nawilżające, bardzo delikatne. Mają subtelny kolor, ale też takie właśnie pielęgnacyjne właściwości, nawilżające. Naprawdę przyjemne. Ja miałam suche usta przed aplikacją, a czułam taką przyjemną ulgę i nawilżenie po ich aplikacji, więc pod tym kątem fajnie, ale są to dosyć jasne odcienie, więc wydaje mi się, że raczej tylko i wyłącznie z konturówką. W szczególności u mnie ten róż, bo ten nude nawet wyglądał ok, nawet nałożone bez konturówki. Odcień był jasny, ale mi się wydaje, że to takich delikatnych, bardzo szybkich makijaży, takich wiecie, na wyjście całkiem spoko. Na pewno z konturówką by wyglądał bardziej zjawiskowo. Natomiast ombre róż zdecydowanie dla mnie za jasny, gdyby nakładać go solo. No ale są to kredki właśnie stworzone z myślą o robieniu takich efektów ombre. U mnie ten róż dał zbyt taki troszkę kiczowaty efekt. Być może jest to kwestia po prostu tonacji mojej skóry i tak dalej w stosunku do tej kredki, która jest raczej chłodna i dosyć jasna, więc dołożyłam sobie jeszcze troszeczkę błyszczyka Sugar Powder z Claresy w odcieniu Pinko Bello, który też jest chłodny, ale jednak tak wszystko mi fajnie scalił i już
i już się czułam dobrze z tymi ustami, bo z samą tą kredką różową nie do końca, ale poszukam na nią sposobu, bo formuła jest bardzo przyjemna, ale mówię, nie zrażajcie się tym, że mi było w niej źle, bo każdy z nas ma inną tonację, każdy ma inne podtony w cerze i jest innym typem kolorystycznym, więc jednym będzie pasować, drugim nie. I postanowiłam wziąć sobie jeszcze, dostałam taką próbeczkę, jak zamawiałam sobie paletkę Italian Spritz ze strony Too Faced, to mogłam wybrać sobie jakąś tam próbeczkę i wybrałam sobie próbkę ze szminkami Lady Bold. I tutaj są takie cztery serduszka i to są takie po prostu mini formaciki, mini próbeczki, tutaj można je sobie wyjąć ze środka, już teraz nie będę wyjmowała, więc pomyślałam, aby po prostu w tym miesiącu sobie ich poużywać, będą takie akurat na jedno, dwa, trzy użycia i do wywalenia. Także taki dodatek, gdybym potrzebowała jakichś innych odcieni, może jakichś ciemniejszych, to tutaj będę właśnie taki mieć. I to tyle, jeżeli chodzi o kosmetyczkę miesiąca, tak się prezentuje. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów jakoś szczególnie Was zainteresował i chcielibyście poznać moją jakąś bardziej dogłębną recenzję, żebym wiedziała, na czym się też koncentrować, na którym produkcie. Nie wiem, czy będę robiła jakiś oddzielny odcinek z testem tej całej kolekcji z Glam Shopu. Przypuszczam, że tych filmów będzie bardzo dużo. Myślę, że jak potestuję sobie przez cały miesiąc i będę miała dla Was za miesiąc podsumowanie, to będzie to też taka bardziej wyczerpująca recenzja. Ale właśnie kusi mnie, żeby może nagrać jakiś dłuższy odcinek z tą paletą i z kilkoma propozycjami makijaży. Okej, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie przegapić nowych odcinków, to warto zasubskrybować kanał i tutaj nie namawiam tylko dlatego, że po prostu zależy mi na subach, ale wiem, że przez subskrypcję nie przegapiacie tak wielu odcinków, a ja często dostaję pytania, a zrobiłabyś odcinek o tym, zrobiłabyś o tym, a te odcinki już dawno powstały, więc aby nie przegapić, subskrybujcie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.